Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Łowcy Skarbów. Razem ze mną na kanale jest kolega o wdzięcznym niku Dotyk Proboszcza. Cześć. Witam. Ten Dotyk Proboszcza to jest taki nick trochę, że tak powiem, jakby to powiedzieć, podpuszczający? No, można tak powiedzieć. No, bo po tym wszystkim, co się dzieje, po tym wszystkim, co się słyszy na chwilę obecną, to proboszcze się raczej źle kojarzą, a mam nadzieję, że ty nie chciałeś wzbudzić jakiejś niepotrzebnej sensacji, tylko taki nick sobie wybrałeś, żeby być jakoś przewrotnym, bardziej jakimś takim, no, innym niż wszyscy. Dokładnie, tylko że ja go zmieniałem. Aha. No. Czyli miałeś inny, a teraz chciałeś sobie zmienić na jeszcze jakiś taki bardziej wyróżniający? Tak, dokładnie. Jasne. No dobrze. Mapa, oczywiście Święta Dolina, bitwa spotkaniowa i czołg. Czołg, który, powiedzmy tak sobie szczerze, nie do końca jest jakby lubiany przez niektórych graczy. Natomiast jeżeli jest gracz ogarnięty, to naprawdę ten czołg wymiata, tak? Dokładnie. Czyli 215B, brytyjska dziesiątka, jeśli chodzi o heavyki. No i teraz tak, według ciebie, dlaczego ten czołg nie jest lubiany przez graczy? Lubiany, no, z wielu powodów. Fantastyczne działo, celność na 100 metrów, przeładowanie, pancerz też niczego sobie, no, 152 blachy z przodu. No, potrafi odbić na wieży 260 niecałe, no to też daje radę. No, mobilny w miarę, 34 max, ale to utrzymuje tą prędkość. Bo gdyby nie ograniczenie, to bym mógł na pewno posunąć nawet 50. No i co tu dużo mówić, no świetny, spodobał mi się bardzo. Ile masz na nim bitew rozegranych? 60, ponad. Rozumiem, no to słuchaj, to jest to są jego plusy. No niestety minusy też są, jak wiadomo. I teraz według ciebie największe minusy? Największy minus to jest podpalanie się. No po prostu, już nawet myślałem, żeby dwie gaśnice złote na niej zamontować. Tak mnie to denerwowało, podpalenie za podpaleniem, to była masakra. Mhm. No perk, i też wieża z tyłu. Perk, czystość to... i porządek nie za wiele się tutaj zdaje, nie? No, dokładnie. Trochę daje. Dodatkowo, powiedzmy tak, dla tych wszystkich, którzy zakładają zwykłe gaśnice i nie próbowaliby założyć złotej gaśnicy, powiedzmy sobie szczerze, pierwszy strzał i jest podpalenie, nie? To nie, no dokładnie, boczek w przód, w dolną płytę nawet się zdarza. Dokładnie. To jest masakra. No tutaj rzeczywiście pod tym względem się nie postarali projektanci tego czołgu, ewentualnie Urlimi, który właśnie zrobił to, że jest ta taka jeżdżąca zapalniczka. Natomiast no, dwie gaśnice próbowałeś? Jeszcze nie próbowałem, ale zastanawiałem się nad tą opcją, bo coraz bardziej mnie to denerwuje, że się podpalam nawet dwa razy w ciągu bitwy. Za drugim razem zazwyczaj jest zgonnie. Dokładnie. No i teraz pytanie tylko, z czego by tu zrezygnować? Prawdopodobnie, wiesz co, chyba lepiej byłoby zrezygnować z apteczek, ze względu na to, że o ile naprawa wiadomo jest potrzebna, natomiast jeśli chodzi o załogantów, no to zawsze możesz się w jakiś tam sposób ratować tym, że założyć sobie perk wszechstronność i wówczas spokojnie mógłbyś normalnie jechać bez jakiegoś innego załoganta, bo to niewiele by zmieniło. Mówiłeś tak, świetna lufa. Ja się z tym zgodzę, bo 7.18, jak widzicie tutaj, czas przeładowania z modułami, czyli z dosyłaczem i wentylacją, nie? Tak. Trzeci moduł? Chyba nie posiadam, no. Nie. Że nie posiadasz. Tutaj można założyć stabilizator, chociaż powiem szczerze, tutaj mamy 1,7 sekundy czas celowania. Naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o celowanie. Tak prawdę powiedziawszy, jak jedzie się tym pojazdem, to tak powiem szczerze, niewiele się zmienia ten celownik, nie? Ten celownik jest w dalszym ciągu mały i nie trzeba jakoś tam długo czekać, żeby go zgrywać, nie? Dokładnie. Ja mogę jechać sobie spokojnie na full speedzie, czołg 500 metrów, auto aim, trafia spokojnie. Aha, właśnie to jest największy plus tego działa. Powiem szczerze, że to działo pod kilkoma względami jest nawet ciekawsze. Lepsze ma parametry, aniżeli brytyjska dziesiątka, jeśli chodzi o medy. Natomiast, no, tutaj mamy jedną fajną rzecz.
której na przykład med nie ma. I nie wiem, czy ty często z tego korzystasz, bo w niektórych czołgach się naprawdę zdarza, że to mi jest przydatne, czyli 120 penetracji na pocisku HE. No, jak się przekonamy w tej bitwie, no to potrafi to wykorzystać. To jest 120 penetracji, to jest bardzo dużo, jak na HEK. I potrafi penetrować jakieś pantery, takie te niemieckie czołgi typu E-50 w bok. No, spokojnie wejdzie ponad 500. No tak, bo tutaj mamy średni damage 515 i to rzeczywiście jest to najlepsza penetracja, co jest ciekawe, najlepsza penetracja, jeśli chodzi o HEK-i w grze. Dokładnie to są hesze. Żebyśmy byli tacy skrupulatni, to są hesze. Z tym, że hesze nie takie jak goldowe, jakie mamy na przykład na F-fale 215 B183, czy na F-fale Medzie, które mają tam zwiększoną penetrację, tylko tutaj mamy takie hesze ze zmniejszoną penetracją. Ale 120 to jest rzeczywiście rewelacyjna penetracja, bo tak jak powiedziałem, na przykład działa, które mają 175, jeśli chodzi o kaliber, no to one mają rzędu 95 penetracji, więc no tutaj te 120 to jest miazga czasem. Natomiast powiedziałeś też wieża z tyłu. Minus. No, dla mnie no nie powiedziałbym, że aż tak wielki minus, no ale sprawia to czasami problemy, jak chce się wyjechać na czołg, możecie strakować i no, wydoić po prostu. Znaczy problem jest taki, że mając zwierzę z tyłu, to powinno się robić sidescrapa, nie? Natomiast tym pojazdem sidescrap to takie trochę nieporozumienie, nie? No, 101 mm z boku pancerza, także sidescrap musi być ale pionowy, jak chcemy coś w ogóle przyjąć na gąsienicę. Bo lekkie zgięcie pancerza, no to powoduje penetrację. Dodatkowo jeszcze oni tutaj strzelają nieco pod wieżę i tam też bez problemu wchodzi, dlatego też, no, że tak jak powiedziałeś, ten sidescrap musi być niesamowity, jeśli chodzi o precyzję i powiedzmy sobie szczerze, w momencie, gdy nie ma czasu na to, to nawet zapomnijcie o tym, żeby tym pojazdem się robiło sidescrapa, po prostu lepiej robić T-49. Ten jak trafi, to już jest po prostu... drżyjcie narody, można tak powiedzieć. O, w tym momencie by się na przykład przydał ten Hayek i ten 49 prawdopodobnie by był na hita. A, i tym IS-7, T-49, coś tutaj jeszcze jechało. Panterka i Centurion. Dobra. I teraz jest problem. Zaczynają w tym momencie, słuchajcie, dlaczego wybrałem tę bitwę? Ponieważ jest to bitwa normalna. Do tej pory niewiele się dzieje. Rozmawiamy tak naprawdę tylko i wyłącznie o czołgu, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, nie dzieje się zbyt wiele ze względu na to, że no, bitwa jak bitwa. Stoisz na górce, strzelasz do czołgów, masz już 7400 damage'u, dużo i niedużo, ale tak naprawdę zaczyna się robić ciekawie, ze względu na to, że zostało ci 4 pociski. Ten pojazd ma tych pocisków dosyć mało, nie? Bo tutaj mamy tylko 35 pocisków. No i kurczę, trzeba się rzeczywiście czasem pilnować, jeżeli bitwa się przedłuży, bitwa jest... Ała! O, ten strzał. Zabolało. Jeżeli bitwa się przedłuży i będziemy mieli do kogo strzelać, no to wówczas jest problem ze względu na to, że no, jesteśmy w stanie się dosyć szybko wystrzelać. No, i teraz mi 2 hejki zostały. I teraz zostały ci 2 hejki. Zostaje ci IS-7, który jest na hejki, czy to są hesze, czy to są zwykłe hejki, jest odporny. Ponieważ jego pancerz jest taki, że tak powiem, no, dosyć mocny. No i Pantera 2, która nie jest odporna. Zaraz zobaczymy, co zrobić z Panterą 2. 572, bardzo ładny strzał. I w tym momencie trzeba odpuścić sobie już Panterę. Nie ma ona już najmniejszego znaczenia. O, właśnie to widać i... No, tak jak powiedziałem... To już zrąbałem trochę. Myślałem, że... Chciałeś zrobić w ten sposób, że może by jednak zostawić sobie tego trochę ten pocisk na sam koniec, nie? Niepotrzebnie strzeliłeś. Bo tam no niepotrzebnie, bo... tylko 57, więc no... No i sobie działo uszkodziłem. Wiesz co, działo za blisko strzeliłem. Aha. Ale nie było tak, że on ci teraz działo uszkodził strzelając przy okazji? Nie, ja hejkiem sobie strzeliłem za blisko, po prostu lufa się w niego wbiła i...
No i w tym momencie tak, bitwa była już z góry skreślona, że tak powiem, na porażkę, ale jakoś zaczynacie to wyciągać, bo dzięki jeszcze pomocy tego WZ-132 jakoś jeszcze poradzili sobie z Isem 7, który naprawdę miał dużo HP i powinien was spokojnie wykończyć. No ale cóż, jego problem... I teraz tak. Zostało 5 minut. Zostało 5 minut. Ty jesteś sam przeciwko E5, która w tym momencie ją ładnie zramowałeś. Ten WZ-132 rzeczywiście ci bardzo dobrze pomógł, ponieważ no, bez niego raczej by się to przegrali. Fajnie, powiem szczerze, końcówka naprawdę świetna i dlatego ta bitwa też warta była pokazania, ze względu na to, że no, było pokazane, w jaki sposób można jeszcze wygrywać bitwę, odwracając uwagę przeciwników od głównych celi, którymi na przykład w tym momencie był ten WZ. Jeżeli by się skupili na tym WZ-cie, żeby go wykończyć, no to byś nic nie zrobił, nie? No dokładnie. Trochę nie pomyśleli, że jak ja do nich nie strzelam, to mogli też strzelać do nich, bo chyba by ogarnęli, że już nie mam amunicji. Ale wiesz co, w takiej ferworze walki, jeżeli już jest tak w zwarciu, to już później się tak nie zwraca uwagi, no, tylko pierwszego lepszego, którego ma się z przodu, no to tego się ładuje. No i niestety dla Isa 7 to się źle skończyło. Dokładnie. Dobra. Zwróćmy uwagę tylko na to, co żeś tutaj zrobił. Dostałeś M-kę, dostałeś wsparcie, salową ścianę i duży kaliber. Było pokazane rzeczywiście, że ten pojazd posiada dosyć dobry pancerz, bo tak jak powiedziałeś, tego pancerza z przodu jest 152, 254 jest na wieży, ale no niestety ta dolna płyta, która jest kosmicznie wielka, to jest mniej więcej płyta jak w esetce, nie? Jeżeli wyjedziemy i tylko wystawimy tą dolną płytę, to tak samo jak w esetce wszystko tam wejdzie. Znaczy w esetce to nie wszystko wchodzi, a FA to nawet penetrują 7 tiery z moją pracą 170, tam jest naprawdę płasko. No też trzeba by się mnie jakoś dobrze skontować, może by tam się coś udało, no ale to wiadomo, wtedy pierwsze kółeczko byłoby zagrożone. Dobrze, zobaczmy ile tam zrobiłeś tego damage'u dokładnie. 8383. Ładny wynik, 8383. Z drugiej strony F, kto tutaj był najlepszy? Ten 54, 53, prawie 300. I ten WZ, który ci tak wdzięcznie pomagał, któremu się też należą słowa uznania, bo powiem szczerze, że bez niego to byłoby już pozamiatane. Też tam 2200 zrobił. Wystrzeliłeś wszystkie pociski, całe 35. Zobaczcie. 14 strzałów wystrzelonych, 7 tylko cię spenetrowało. I tak jak powiedziałem, nie najeździłeś się, więc masz tylko 1400 km przejechany. Tak. 1828, jeśli chodzi o exp, całkiem nieźle. Wargaming od dłuższego czasu zapowiada, że zmienią nam te brytyjskie dziesiątki. Ja zarówno tego 215B, jak i 4202. I no niestety na tym jakby na tych planach, na tych zapowiedziach się kończy, ponieważ miało być tak, że miały być zmienione do końca ubiegłego roku. Teraz prawdopodobnie znowu się skończy na tym, że gdzieś do końca przyszłego roku może coś tam się będzie jakoś klarować, znaczy tego roku. Natomiast byłbyś zadowolony, jeżeli by ci go zmienili? No powiem ci, że jak poczytałem na kogo mają go zmienić, to powiem ci, że tak. Że tam, no tak. No tak, bo mają Chieftaina bodajże nam tutaj zapodać, jeżeli dobrze pamiętam, i to rzeczywiście może być ciekawszy pojazd. Tak naprawdę, wiesz co, ja ci powiem tak, tutaj, gdyby przestawili wieżę na przód, to powiem szczerze, że ten pojazd by zyskał niesamowicie dużo i na pewno byłby dużo lepszy, dużo bardziej jakby łatwiejszy do grania, bo to rzeczywiście ta wieża z tyłu to jest jakby jego największa bolączka, jak moim zdaniem, natomiast no, nie wszyscy się muszą z tym zgadzać, bo tak naprawdę jak zrobisz większego sidescrapa i cię strzelą w ten tył, to też się czasem potrafi podpalić, także nie wiem, czy też jakoś tak miałeś tego typu rzeczy. No dobra, tak. Fajna bitwa, fajny nick, chociaż się czasem może źle kojarzyć. I mam nadzieję, że będziesz jeszcze chciał kogoś pozdrowić. No to pozdrawiam moich kolegów, z którymi gram Plutony już od tygodnia, bo zaczęli grać właśnie WOTA, piąty tier dobili.
No i pozdrawiam rodziców i braci. Okej, okay. Czyli namawiasz kolejnych graczy, żeby sobie jeszcze coś tam próbowali pograć, tak? W ciągu tygodnia czasu i piąty tier? No, w sumie piąty tier to nie jest tam dużo expa, ale to też trzeba trochę czasu poświęcić na to. Jaki mi w ogóle idzie? Udzielasz im No, wskazówek? najlepszy ma 250 WN8. Aha, okej. Ale Ale uczy ich powoli. uczysz ich, tak? No i o to chodzi, żeby oni po prostu też, no jeżeli chcieliby już na dłuższą metę grać, to żeby od samego początku zaczynali coś tam już ogarniać i później będzie lepiej. Dobra, nie będziemy przedłużać. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.